5 minut po godzinie 8. Radio Kaszewe. W Gdyni słychać nas na 92,3 oraz 98,9 FM. Radio Kaszewe. Pomysły na to, jak można sprawić, by w dzielnicy lub w całym mieście było ładniej, bezpieczniej lub ciekawiej, można już składać do budżetu obywatelskiego. Pozostało niewiele czasu, ale o tym wszystkim powie nasz dzisiejszy gość, wiceprezydent Gdyni do spraw innowacji, Michał Guć. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Dzień dobry, panie Michale. Panie prezydencie, po walentynkach dobrze. Po walentynkach świetnie. Walentynki trwają cały rok, także... Zawsze jest przed, zawsze jest po, zawsze jest w trakcie. Dobrze, dzisiaj obchodzimy dzień singla. Dobrze mówię, dzień singla. Tak, dziś dzień singla. Jakieś to, rady? To nie o mnie, nie, no nie wiem. Ja wiem, że nie. Wady, zalety? Dobre pytanie, dobre pytanie. Wady, zalety? Nie, no raczej wady, raczej wady. Tak. No, w związku zalety? W związku zalety, same. No to dobrze. Oj, Rafał, już, tak. Mamy problem rozwiązany. Mamy problem. Swoje pomysły. Wróćmy do budżetu obywatelskiego. Swoje pomysły do gdyńskiego budżetu obywatelskiego można zgłaszać od 23 stycznia do... 20 lutego. Dobrze, to przypomnijmy harmonogram. Jak to wszystko wygląda? Jeśli chodzi o harmonogram, to tak jak wspomniałem, do 20 lutego można składać projekty. Później następuje weryfikacja tych projektów. W trakcie weryfikacji jeszcze odpowiednie jednostki miejskie kontaktują się z wnioskodawcami, podpowiadają, sugerują, co ewentualnie należałoby zmienić, bo bywa tak, że w projekcie trzeba coś dopracować, coś zmienić, żeby był on wykonalny. I ten etap trwa do 23 czerwca. Natomiast głosować na projekty z budżetu obywatelskiego będziemy od 4 do 18 września. Do 22 ogłosimy wyniki, no i później już realizacja zwycięskich projektów. Ja chciałam zapytać o ten budżet tegoroczny 2023. Czym on się różni od wcześniejszych edycji tego budżetu? Są jakieś zmiany wprowadzone? No cóż, różni się tym, że po raz pierwszy jest 10. edycją, bo w zeszłym roku była 9. Wybrnął. Różni się. Powiem więcej, 2 lata temu była 8. Brawo, brawo. Jesteśmy w formie, widzę dzisiaj z rana. No cóż, tego mamy rekordową pulę środków, bo 11 734 360 zł. To 60 zwłaszcza jest ważne. I jeśli chodzi o inne wątki, no to po raz drugi mamy klimatyczny budżet obywatelski, więc to jest mimo wszystko pewna nowość. Projekty ogólnomiejskie, na które jest przeznaczone 2 miliony złotych, mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z adaptacją, mitygacją zmian klimatu, a więc parki, zieleń, drogi rowerowe. To są takie działania, które wspieramy w ramach budżetu obywatelskiego. Warto wspomnieć, że gdynianie docenili ten kierunek zmian, bo w ubiegłym roku po głosowaniu okazało się, że nie tylko ta pula klimatycznego budżetu obywatelskiego obejmowała takie zielone projekty, ale że tak naprawdę również w dzielnicach dominują właśnie tego typu działania, więc parki kieszonkowe, nasadzenia drzew, różne elementy, które mają sprawić, że nasze otoczenie będzie bardziej przyjazne środowisku, bardziej przyjazne klimatowi. Napisaliśmy wniosek, czy później, tak jak pan prezydent powiedział, jest pomoc, możemy to zweryfikować, ten wniosek nas zostaje zweryfikowany, ale też pamiętam rok temu, 2 lata temu, może nie w formie face to face, tylko online, były warsztaty, odbywały się. Tak, takie warsztaty. Pomocne. Mhm. Czy w tym roku też? Mieliśmy 2 maratony pisania wniosków do budżetu obywatelskiego. 4 i 11 lutego w Urban Labie spotkaliśmy się z wnioskodawcami. Mieliśmy też po raz pierwszy młodzieżowy maraton, to było 2 lutego. Tutaj w ramach takiej inicjatywy uczniowskiego budżetu obywatelskiego chodzi o to, żeby młodszych gdynian również zachęcić do tego, by składali swoje projekty. Dodatkowo można się również zgłaszać bezpośrednio do Laboratorium Innowacji Społecznych i tam uzyskać porady. Natomiast już po złożeniu wniosków na etapie weryfikacji również wydziały Urzędu Miasta, jednostki miejskie, ich przedstawiciele będą się kontaktować przynajmniej z niektórymi wnioskodawcami po to, by doprecyzować ewentualne kwestie, czasami zasugerować zmiany, bo bywa tak, że na przykład wycena jest zaniżona, bywa tak, że wskazana lokalizacja nie do końca jest możliwa i zastanawiamy się nad jakąś inną. Tak więc ta
praca jest dynamiczna. Tak naprawdę te kilka miesięcy, które mamy na przygotowanie wniosku do głosowania, to jest mało czasu. Jeżeli to są projekty, które powstają w mieście w normalnym trybie, to ta procedura jest znacznie dłuższa. Tutaj musimy to skondensować w stosunkowo krótszym czasie, no a więc wymaga to intensywnej pracy, ale później te projekty po przegłosowaniu są możliwe do realizacji. Przypomnę, że w Gdyni do tej pory wybrano 637 projektów i tylko jeden, jedyny raz mieliśmy sytuację, że projekt nie mógł być zupełnie zrealizowany. Po prostu badania geotechniczne, które zostały już zrobione później po głosowaniu, wykazały, że jest to niemożliwe. Tak więc warto dobrze przygotować projekty, potem by potem nie było niebezpieczeństwa, że nie zostaną zrealizowane. No to a propos tych projektów, jakie warunki muszą spełnić projekty? Projekty muszą być ogólnodostępne, czyli nie mogą być to projekty, które będą służyły jakiejś zamkniętej grupie beneficjentów, a pozostali gdynianie nie będą mieli do nich dostępu. Te zasady są precyzyjnie opisane na stronie budżetu obywatelskiego. No i to jest taka jakby główna zasada. Są też pewne wyłączenia, ale już widzę, że gdynianie, wnioskodawcy już generalnie umieją się poruszać w tych przepisach, w tych realiach, więc tak naprawdę o to już dzisiaj nie ma zbyt wielu pytań. No warto też pamiętać, jeśli chodzi o takie dość istotne ograniczenie, ono występuje na etapie już promocji projektów, czyli przed głosowaniem, w trakcie głosowania, że jednostki miejskie, a więc szkoły, rady dzielnic, czy też jednostki budżetowe nie mogą promować konkretnego projektu z budżetu obywatelskiego. Chodzi o to, by budżet obywatelski był taki oddolny, by nie tworzyć konkurencji dla mieszkańców, którzy promują, zabiegają o głosy własnymi siłami. No wiadomo, że instytucja ma zawsze lepsze warunki, lepsze, większe możliwości, więc chcieliśmy tej takiej no, nie do końca równej, nierównej konkurencji uniknąć i stąd wprowadzone wiele lat temu ograniczenia i one się sprawdzają. Dzięki temu już nie mamy reklamacji, że właśnie, że szkoła, nauczyciele, dyrekcja tak mocno podkręcili głosowanie na rzecz boiska przy szkole, że inni wnioskodawcy w dzielnicy nie mieli szans. No dobrze. Panie prezydencie, jaką rolę pełni budżet obywatelski w Gdyni? Budżet obywatelski jest takim troszkę barometrem potrzeb. Jeżeli cofniemy się o kilka lat, to widzimy, że w różnych okresach funkcjonowania budżetu obywatelskiego pojawiały się różne projekty. Na początku dużo było wniosków o place zabaw, co pokazywało nam, że ta infrastruktura dla najmłodszych gdynian no, wymaga rozszerzenia. Później liczba tych wniosków znacząco zaczęła spadać i tak naprawdę dzisiaj stanowią na margines. Później modne były siłownie zewnętrzne i przez kilka lat w bardzo wielu dzielnicach wygrywały takie obiekty. Dzisiaj tych siłowni zewnętrznych mamy jedną, dwie, czasem trzy w każdej dzielnicy i znowu temat przestał być popularny, bo to ta potrzeba mieszkańców została zaspokojona. To, co obecnie obserwujemy, to bardzo taki pozytywny z punktu widzenia miasta trend, bo również jest on strategicznym priorytetem władz samorządowych, a mianowicie właśnie działania proklimatyczne. Parki kieszonkowe, parki, zieleń, nasadzenia drzew. To wszystko działania, na których nam bardzo zależy i cieszymy się, że mieszkańcy podzielają ten pogląd i zarówno, że składają takie projekty, ale również, że później głosują na nie i że one wygrywają. Czyli co, mieszkańcy Gdyni chcą być ekologiczni? Myślę, że mieszkańcy Gdyni to jest kilka zjawisk. Jedna kwestia to jest oczywiście kwestia świadomości. Gdynianie są świadomi, widzą, rozumieją, co się dzieje na świecie, jakie są konsekwencje kryzysu klimatycznego i myślę, że częściowo jest to kwestia właśnie tej wysokiej świadomości, ale częściowo jest to kwestia też właśnie tego, że dostrzegli, że nie tylko otaczające prawie każdą dzielnicę lasy są takim dobrym zasobem, ale że ta zieleń w przestrzeniach międzyblokowych również jest ważna i warto by się pojawiała, zarówno z przyczyn zmniejszania
ilości dwutlenku węgla w powietrzu, ale również zieleń to coś, na czym można zawiesić oko. Zieleń to również cień w upalne dni. Tak więc te wszystkie czynniki powodują, że gdynianie pokochali projekty klimatyczne i mamy nadzieję, że w tym roku również takich projektów będzie dużo i że będą wygrywać. No właśnie, bo pomysłów na projekty jest sporo. A tak z ciekawości, ile głosów poparcia musi mieć projekt? Czy jest jakieś kryterium minimum? Przy składaniu projektów, zgodnie z przepisami ustawy, musieliśmy wprowadzić wymóg liczby podpisów. Ten wymóg jest różny dla różnych dzielnic. To wynika właśnie z przepisów ustawowych, więc generalnie w najmniejszej dzielnicy Babie Doły wystarczy jeden podpis. Mówimy o składaniu wniosków. Mówimy o składaniu wniosków, tak. Natomiast w największych dzielnicach typu, w największej dzielnicy, czyli na Chylonii, to jest aż 20 podpisów. Ale to jest na etapie składania wniosków. Natomiast to jest spowodowane. Tu 20 to jeden. Chodzi o ilość. Jest to odsetek od liczby mieszkańców. Myśleliśmy na Radzie do Spraw Budżetu Obywatelskiego, by to zrównać, by to było jakieś proste dla mieszkańców. No niestety kłopot polega na tym, że jeżeli zrównać można by tylko w górę, czyli trzeba by wprowadzić wszędzie 20 podpisów, a na malutkich Babidołach jest to już no, dużo większa bariera niż zebranie tych 20 podpisów na Chylonii czy na Witominie. Więc ostatecznie stanęło na tym, że ta liczba podpisów jest po prostu proporcjonalna do liczby mieszkańców. Natomiast jeśli chodzi o zwycięstwo projektu, no tutaj bardzo trudno powiedzieć. Jest minimum 50 głosów, które musi zdobyć projekt, żeby w ogóle był brany pod uwagę. Natomiast no, z bardzo różnymi liczbami głosów, to trochę jak w wyborach po prostu. Nigdy nie wiadomo, nie da się przewidzieć, jaki będzie rozkład pomiędzy poszczególne projekty i jaka liczba głosów da zwycięstwo. Trzeba po prostu głosować i starać się zebrać tych głosów jak najwięcej. No wiadomo, im więcej, tym lepiej. Dokładnie, w tym przypadku tak. A jeżeli wśród słuchaczy Radia Kaszebę są zainteresowani tegorocznym budżetem obywatelskim, to gdzie mogą znaleźć pomoc i czy wzorem lat ubiegłych w tym roku również odbędą się spotkania dotyczące budżetu obywatelskiego? Jesteśmy już po spotkaniach, więc zapraszam przede wszystkim na stronę bo.gdynia.pl. Tam znajdziecie Państwo wszystkie potrzebne informacje. Natomiast gdyby jeszcze pojawiały się jakieś wątpliwości, pytania, to wtedy zapraszam do Laboratorium Innowacji Społecznych. Tam można uzyskać ewentualne porady na temat sposobu składania wniosków. Zatem przypominamy, do którego lutego? Do 20 lutego, do 23:59 i 59 sekund. Przyjmowane są wnioski do tegorocznego budżetu obywatelskiego 2023. 11 milionów? Ponad 11 milionów? 11 milionów 734 360 zł. No to sporo tego. To jest sporo, no jeżeli popatrzeć chociażby na podział na dzielnice, no to Chważno-Wiczlino, które ma relatywnie dużo mieszkańców i dużą powierzchnię, mieszkańcy tej dzielnicy mają do dyspozycji w jednym głosowaniu ponad 1 000 000 zł. Ale nawet tak mała dzielnica jak Babie Doły ma do dyspozycji blisko 250 000 zł, więc to również nie są małe pieniądze. Za takie środki, mimo inflacji, można naprawdę zrealizować ciekawe projekty, a więc warto, bo składając wnioski do budżetu obywatelskiego, głosując w budżecie obywatelskim, po prostu dajemy sobie szansę na to, by nasze otoczenie się zmieniało. Panie prezydencie, najbardziej taki spektakularny, nie wiem, budowa z budżetu obywatelskiego, parki, cokolwiek utkwiło panu prezydentowi? Znaczy, powiem szczerze, najbardziej to... Przez te 10 edycji. Tak, wiemy, przez te że to jest 9. 9, teraz 20, tak? Myślę, że dla mnie taką bardzo ważnym projektem był projekt Placu Zabaw, który dziś znajduje się w Parku Centralnym na rogu Alei Piłsudskiego i ulicy Legionów. To był projekt zgłoszony przez mamy z całej Gdyni. To nie był projekt dotyczący tylko Wzgórza Maksymiliana, tylko po prostu mamy z całej Gdyni skrzyknęły się i zrobiły akcję. I mimo, że wtedy jeszcze nie było tych zapisów, które uniemożliwiały placówkom oświatowym promowanie projektów, to wygrały wtedy z bardzo silnie promowanym przez jedną ze szkół w tej dzielnicy projektem.
pokazały, że właśnie w takiej jedności, w determinacji siła, że można i dzięki ich determinacji powstał piękny plac zabaw, z którego dzisiaj przechodziłem tam nawet wczoraj, nawet w taką pogodę są tam dzieciaki i korzystają z niego, tak więc pokazuje to, że chcieć to móc i że warto się angażować. Czyli w słowniku budżetu obywatelskiego nie ma takiego słowa jak nie da się. Jak się chce, to się da. Jak się chce, to się da. Wystarczy chcieć. No chyba, że są projekty, których nie można zgłaszać w ramach budżetu obywatelskiego. Tak, natomiast no, są to generalnie takich projektów, których nie można zgłaszać, jest relatywnie niewiele. Ta lista wykluczeń jest niewielka, więc myślę, że każdy znajdzie w swoim otoczeniu jakąś potrzebę, coś, co warto, żeby się pojawiło, bo przypomnę, to są nie tylko projekty infrastrukturalne, czyli remonty, budowy dróg, placów zabaw, siłowni, nasadzenia drzew. Są to również projekty miękkie. Zależy nam na tym, by mieszkańcy również w ramach budżetu obywatelskiego mogli zgłaszać projekty, w ramach których się integrują, uczą czegoś, różne aktywności sąsiedzkie. Takie projekty również wygrywają i później są z sukcesem realizowane. A o tym wszystkim opowiadał Michał Guć, wiceprezydent Gdyni do spraw innowacji. Przypominamy, można składać projekty do budżetu obywatelskiego do 20 lutego. Panie prezydencie, bardzo dziękujemy za rozmowę. Bardzo dziękuję i życzę miłego dnia. Wzajemnie. Radio Kasia.